tutaj szybka czarna kawka. Ładujemy się. W sumie ładowałem, tylko rozmawiałem z babcią, to nie ładuje się, ogólnie ładujemy telefony. Tam na pociągu, jak przyjechaliśmy tutaj poprzednio, trafiło się gniazdko. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie, bo powerbanki bardzo wolno się tutaj ładują. Nie wiem, czy jest jakieś inne napięcie gniazdkowe, czy co innego. Słuchaweczka, jeszcze będą spring rollsy, chill. Mamy jeszcze... Ile mamy jeszcze do pociągu? 2 godziny. Jest godzina, czekajcie, 15:53, mamy o 18:00 pociąg. Ogólnie taka informacja, odkąd przyjechaliśmy do Tajlandii, to robimy pieszo minimum 18 km. Ale dzięki temu zaoszczędzamy na Boltach i innych in-drive'ach czy tuk-tukach, bo wszystko walimy z buta. A po pierwsze, poza tym, my wszędzie, gdzie nie byliśmy, to wszystko wyszliśmy z buta. I czy Rzym, czy Paryż, to po 30 km, 20 par robiliśmy dziennie. Więc dla nas to nie jest żadna nowość. A poza tym się ruszamy, no. Ja miałem taką pratę, że mało się ruszałem pieszo, czy coś. Ja mam problemy właśnie z krążeniem, często mi puchną nogi, więc muszę sobie pochodzić. A teraz, jak sobie tak dużo chodzę, spaceruję, po te 15 km, to naprawdę wychodzi mi to na zdrowie. A przy okazji mamy więcej pieniążków na street foody i inne rzeczy. Polecam. Pierwsze wędrówki. Już siedzimy w pociągu. Finalnie udało nam się do niego dotrzeć. Było lekkie zamieszanie z wagonami. Nie do tego weszliśmy. Ale już odnaleźliśmy, bo w tym akurat były cyferki wyświetlane na ekranach przy wejściach, a poprzednio jak jechaliśmy, one były na takich patykach z numerami przy każdym filarze i to nas zmyliło. Ale już siedzimy. Ogólnie tym pociągiem mieliśmy jechać tutaj w Bangkoku, tylko nam go zmienili, właśnie troszkę nowszym, ale mamy tu stolik, mamy takie ładne krzesełka, inaczej to wszystko wygląda, zaraz wam pokażę. A co jeszcze? Ale co jest gorsze, to jest klimatyzacja i tu czuć, jak się wchodzi, że dmucha, no nie? To dużo pewnie osób pisało na forum, że właśnie zimno nocą i prawdopodobnie mieli na myśli ten oto właśnie pociąg, czyli ten nowszy troszkę, nie? Paula się mnie pyta, jak będziemy wchodzić na górę, na pięterko. Właśnie odnalazłem, że tutaj odginę się takie schodki i na górę, myk, 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 na łóżeczko wchodzimy. Taki patencik.
Dzień dobry moi drodzy. Właśnie oficjalnie znajdujemy się w Kambodży. Wczoraj wieczorem przekroczyliśmy granicę. Tutaj za nami jest nasz hostel Angkor House. Polecamy, mamy fajny, ładny apartamencik za niecałe 200 zł na 4 noce. Uważam, że to jest bardzo dobra cena. Pokażemy wam go później, a teraz udajemy się na miasto. Rozejrzeć się, poszukać może jakiejś dobrej opcji na wycieczkę do Angkor Wat. Upewnić się, bo z tego co słyszeliśmy, to najlepiej skupić bilety online, ale też zapytamy się tuktukarzy, ile by kosztowało nas po prostu taki cały dzień tuktukiem po tej świątyni wraz z dojazdem, bo bilet do Angkor Wat na jeden dzień kosztuje 37 dolarów od osoby. No i to chyba raczej ogarniemy na stronie oficjalnej, no chyba że będzie gdzieś w biurze, bo mamy trochę dolarów ze sobą i warto by je było wydać, a jak nie, to po prostu ogarniemy je na stronie oficjalnej. Dobra, idziemy do stolicy Kambodży i oficjalnie witamy was w Siem Reap. Ciepła kawka, croissant kosztował nas razem 3 dolary, czyli przeliczając na nasze to będzie 12 zł. No jest, moim zdaniem jest o wiele taniej jak w Tajlandii. Tylko też jest takie właśnie, trzeba pilnować się, bo tutaj płacą dolarami, czasami wydają ci w rupiach, nie wiem, w czym, w rielach, tak? W rielach, okay. Przepraszam, myli zawsze. I może być tak, że to trzeba się pilnować, nie? Tym wszystkim. Na pewno. I trzeba pamiętać, że 1 dolar to 4200 riali. Jak... Nie, 4201. A, to jest na zasadzie. Aha, pewnie. Tak, więc trzeba to tak cały czas sobie przewalutowywać mniej więcej i żeby nie dać się wyrobić. A jak już to ogarniecie, to spoko. I bardzo tanie tuktuki są i polecam korzystać z Grała w aplikacji. Tańsze niż w Holandii, no, znaczy w Tajlandii. Taniej, no. Taniej jak w Tajlandii. Znacznie. Dobra, pijemy kawkę i idziemy dalej zwiedzać. Właśnie przechadzamy się tutaj wzdłuż rzeki. Tak jak widać, rzeka jest bardzo brudna. Byliśmy na lokalnym targu z ciuchami. Paula sobie kupiła za 5 dolarów bardzo ładne spodnie. Jutro na świątynię, takie zawijane. Ogólnie cena była 6 dolarów, ale
nie zapomnijcie, tu zawsze trzeba się targować. Udało nam się wytargować to za 5 dolarów. Podejrzewam, że nawet pani by nam sprzedała za 4 dolary, ale to nie o to chodzi, ponieważ ludzie są tutaj biedni, więc dajmy im troszkę zarobić dla nas. 4 złote to niedużo, a dla nich po części pamiętajmy, że utrzymują się tu oni, co niektórzy rodziny utrzymują się za 3 dolary przez cały dzień. Dla nich dolar to naprawdę pomocna sprawa, a dla nas nie robi zbytnio dużo różnicy. A ogólnie gdzie się tu nie idzie, to wszędzie są tutaj biznesy i wszędzie biegają małe dzieci, więc podejrzewam, że tutaj edukacja nie ma miejsca. A jak działa, to w sumie nie wiem w jakich godzinach, no bo jest godzina 12:19, a tak jak widać za mną, wszędzie pełno dzieciaczków siedzi. Tu, tam, wszędzie siedzą dzieci. Teraz co szukamy? Szukamy fermy krokodyli. Gdzieś tutaj jest w centrum, jak się nie mylę, chyba że jest to jakaś fałszywa informacja, bo wczoraj nas wysadzili niby przy fermie krokodyli. To było 2 km od naszej lokalizacji spania. Idziemy, szukamy. Może nam uda coś się nakręcić. Dobra, zeszliśmy tutaj do takiej restauracji, to się nazywa Pasta Corner w samym centrum Siemlip. No i tu nas zaskakuje, że ceny pizzy tutaj są naprawdę bardzo duże, bo za, jak się nie mylę, kotek ile? Za 12 dolarów pizza, tak? No, europejskie ceny są. Takie ceny europejskie, no ja tylko i wyłącznie dlatego, że wygląda to jak w Europie. No i Max, czy kolejny mega hit, w słoikach podają kole. A sztućce? Słoika podają kole, mega hit, no u nas na pewno takiego czegoś nie ma. Podają, w środku ogólnie jest woda i one tak są w kubku, są zamoczone w wodzie, no nie? Dezynfekcja. A my korzystamy tutaj z lunch setu, który jest tam. Za 3 dolary macie chicken wingsy, ryż, jakieś warzywka, jajeczko i do tego kola. Uważamy, że to dobry deal. No i zaraz będziemy to próbować, jak to smakuje. Przyszło nasze danie, tutaj mamy jakieś dipy. Pewnie są ostre, co Paola? Jakieś sriracha sos czy coś? I think so. Przychodzi z ryżykiem. Do tego macie wingsy z ogóreczkiem, piri-piri. I ten cały set, jak widzicie tutaj, kola w słoiku. Chicken wingsy, Paula powiedziała barbecue do godziny, od godziny 11 do godziny 2. Pasta corner kosztuje 3 dolary. Czyli na nasze to jest jakieś 3, 12 zł, nie? No 12 zł. 12 zł. No, czyli nawet spoko, chociaż uważamy, że tu można naprawdę taniej zjeść na street foodzie. A szczególnie na tym markecie u nas tam, to byliśmy, mieliśmy, bo nie pokażę wam go później, jak wygląda dokładniej. Więc teraz smacznego wszystkim. Ogólnie, może powiem tak, pierwsze wrażenia po wjeździe do Kambodży, bo chcąc nie chcąc przejeżdżaliśmy prawie, no nie wiem, 3 godziny, 4 godziny jechaliśmy przez Kambodżę, przez jakieś różne prowincje od granicy z Tajlandią, to przerażająca, wręcz uderzająca bieda. Ludzie mieszkający w namiotach, w jakichś porobionych z jakichś odpadów, plandek, nie wiadomo czego. Pani przy budowie drogi mieszkająca tu wały jeździły jakieś, ona mieszkała z małym dzieckiem też w jakiejś plandece pod plandeką, no tragedia.
psy bezdomne, ludzie w ogóle nie mieli prądu, tylko korzystali z tych lamp solarnych. Tutaj, gdzie się teraz znajdujemy właśnie, w tym miejscu, tak jak widzicie, wygląda to praktycznie jakbyśmy byli, nie wiem gdzie, na Canary Islands czy gdziekolwiek w takim fajnym turystycznym miejscu stworzonym typowo pod Anglików, Niemców i Amerykanów. Bo tak to jest właśnie. Ta cała tutaj dzielnica Pub Street, która słynie z imprez nocnych, z baletów, jest stworzona centralnie pod białych. Wyżywienie, to wszystko jest także zrobione centralnie pod białych. I to, co widzicie teraz dookoła nas, to wszystko, to nie sugerujcie się, że to jest prawdziwa Kambodża, bo tak nie jest. Tak jak wam mówiłem, tu wystarczy wyjść 500 metrów dalej za skrzyżowanie i tam, gdzie na przykład my mieszkamy, to tam już zobaczycie prawdziwą Kambodżę, czyli brak chodników, psy latające w koło, dzieci bawiące się na ulicach, targi, syf, śmieci, bieda, no nie? Jeszcze chciałbym wam pokazać, to świetnie odzwierciedli, jaka jest naprawdę Kambodża. To miejsce, ten targ, obok którego mieszkamy, gdzie znajduje się nasz hostel. Pokażę wam to, zobaczycie jak to wygląda, jak ludzie handlują, jak to wygląda, w czym siedzą, jak ryby wyglądają na sprzedaż na targu. Ludzie. Ludzie. No ludzie tutaj po pierwszym dniu stwierdzam, że ludzie są bardziej życzliwi. Po pierwsze potrafią porozumiewać się w stopniu podstawowym po angielsku, gdzie w Tajlandii tego naprawdę ciężko doznać, czy tam nie wiem, jakoś spotkać, może tak to określę. Wszędzie znajdziemy w restauracjach możliwość użycia serwetki. Serwetki są na stołach w Tajlandii, trzeba się prosić, a jak się poprosisz, to lecą do pobliskiego sklepu czy coś, żeby je kupić, bo nie mają w ogóle takiego czegoś. A jak wszyscy wiemy, no tutaj jest taki styl, że strach te ręce cokolwiek nawet oblizać, jakby to się zrobiło w Europie, z musu. I dzieci są bardzo życzliwe, witają ciebie, ludzie cię witają. No nie ma takiego chamskiego cwaniactwa, jak jest w Tajlandii, żeby na chęć z ciebie zdarli każdego dolara, każdego bata. Ogólnie ludzie są bardzo życzliwi. Wydaje się, że tutaj jest, ludzie wydają się szczęśliwi, tak się to przynajmniej wydaje, bo raczej są uśmiechnięci i raczej no siedzą na tych swoich straganikach, nie ale, widać jakoś. Ale takiego. Mi się wydaje, że też to jest z tym spowodowane, że wgłębiając się w ich historię, ten naród jeszcze kilkadziesiąt lat temu dostał ostro po dupie od tamtejszej władzy i może stąd oni są na tyle życzliwi i uprzejmi, no bo nigdy nie mieli łatwo w życiu. To ceny też uważam, że są bardziej znośne. Przykładowo ten lunch, który jedliśmy wcześniej, kosztował nas 3 dolary. To wam właśnie nagrałem, jak to wyglądało. Były chicken wingsy, ryż i jakaś tam sałatka, czyli zielony pomidor i ogórek. Do tego kola była wliczona i to też uważam, że to była dość duża cena, bo to była cena taka typowa pod białasów. No to 3 dolary, no to dwa, ile? 12 zł za jedno danie. A podejrzewam, że tutaj jesteś na ulicy w stanie zjeść za 1 dolara. A jeżeli chodzi o ten bar w samym centrum tej ulicy imprezowej, czyli Pub Street, to za te piwko, które wam wcześniej ograłem, to zapłaciliśmy 75 centów. Czyli 3 zł. No to też te ceny są śmieszne. A jeżeli chodzi o transport, no to do nas, do hotelu jest 2 km za tuk-tuka. Zapłaciliśmy dolara z centrum. No to no naprawdę ceny są bardzo śmieszne. No tutaj przyjeżdżając czujesz, że możesz sobie pozwolić, możesz sobie odpocząć, a nie tak jak w Tajlandii, że po prostu czujesz, że na każdym stopniu chcą z ciebie zedrzeć hajs, no nie? Jest to cwaniactwo, którego no, nie da się wykluczyć.
let's make a movie.